kodujemy przewagę, którą mamy w tej chwili nad innymi portalami. Chcemy być miejscem, które jest jednoznacznie kojarzone z informacją. Chciałbym, żeby ludzie mieli takie skojarzenie, jak coś się dzieje, to trzeba zobaczyć, wpaść na Onet i zobaczyć, co oni tam w tej sprawie mówią, robią, piszą, jakie wideo wrzucają i tak dalej, i tak dalej. I to jest przewaga, którą mamy już w tej chwili. Mam nadzieję, że będziemy ją zwiększać tylko. No mam wrażenie, że ta ramówka zrobiła duże wrażenie. Ale to znaczy, że Onet zmienia się w telewizję? Nie, znaczy Onet się nie zmienia w telewizję. Nie, nie. Ja Onet nie chce być telewizją. Telewizja jest medium przeszłości. A my nie chcemy być medium przeszłości. My po prostu chcemy przekazywać informacje w każdy możliwy sposób, na każdej możliwej platformie. Czy to jest tekst pisany, czy to jest wideo, czy to jest audio, czy to jest internet, czy to jest aplikacja, wszystko jedno. Po prostu chcemy przekazywać informacje w taki sposób, jaki chcą ludzie. Ci wszyscy ludzie, którzy dzisiaj tutaj się pojawili, są gwarancją. Czego gwarancją są dla użytkownika, dla tego, kto wchodzi na Onet, dla tego, kto klika play? Znaczy są absolutnie gwarancją jakości, są gwarancją tego, że to będzie coś porządnego jakościowo. Wszystkie osoby, które dzisiaj widzieliśmy na ramówce, to są wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, począwszy od Kasi Janowskiej, Andrzej Stankiewicz, Andrzej Gajcy, Tomasz, no wszyscy są, to są wszystko ludzie, którzy w tym, czym się zajmują, są najlepsi w Polsce. I oni są gwarantem tego, że to, co zrobią, będzie dobrze zrobione. Ja postaram się, żeby to, co zrobią, było bardzo widoczne. Jaki jest, jaki będzie, o czym jest Twój program w Onecie? Mój program jest rozmową z ludźmi, którzy w danym tygodniu czymś zabłysnęli, coś pokazali. Pokazali się w newsach. To mogą być politycy, ale nie muszą. W zeszłym tygodniu rozmawiałem z aktorami z serialu Artyści na przykład. Ja bym chciał w tym programie być subiektywny. Ten tytuł nie jest przypadkowy. Ja bym chciał zawsze prezentować drugą stronę. Ja wiem, że zawsze ludzie, którzy chodzą na rozmowy do telewizji, narzekają, że są tam atakowani i są w mniejszości, bo jest zawsze drugi gość, jest zawsze prowadzący przeciwko nim. No więc ja bym chciał, żeby tych gości było jeden albo dwóch i ja będę zawsze przeciwko nim. Mogą być w większości. I chciałbym, żeby pokazali, że jak są w większości, to też sobie równie dobrze radzą.